Okej, więc witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w LEGO Star Wars. Kontynuujemy naszą przygodę. Jest to drugi poziom z pierwszego epizodu. Nasi bohaterowie ukryli się w pojazdach droidów, którzy chyba jadą na wojnę. Tak, jadą na wojnę i po prostu w tym momencie uciekliśmy z pojazdu droidom, żeby im troszkę to przeszkadzać, żeby też... Zresztą nie będę opowiadał fabuły, przecież nie o to tu chodzi. Tam biegł jakiś ciekawy stwór. O, tutaj wybiegli. Dobra, to się ich pozbędziemy. Tutaj dodatkowym troszeczkę utrudnieniem jest to... Czekajcie chwilę, bo chyba mi się... Nie, dźwięk mi się nie przestawił, ale jest głośno, myślę. Tutaj problem jest to, że cały czas droidy biegają w jedną i w drugą stronę i będą nam przeszkadzać przy zdobywaniu monet. A jednak chciałbym się postarać troszeczkę ich pozdobywać, żeby, wiecie, jakoś to wyszło, chociaż troszeczkę. Domyślam się, że raczej nie zdobędę wszystkich części tego dużego pojazdu True Jedi, ale chociaż troszkę możemy pozbierać, prawda? O czym nie wspomniałem w pierwszym odcinku, co mi się przypomniało teraz. Po pierwsze, nie, mam nowy mikrofon, tamten niestety odmówił mi posłuszeństwa, musiałem się wyposażyć w nowy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że może nawet lepiej. To zresztą wy ocenicie. Prosiłbym w komentarzach o ocenienie, czy jest lepiej, czy gorzej, czy coś poprawić. Sobie tutaj troszeczkę kwiatków. Jakby to nazwać? Zużyjemy troszeczkę mocy na kwiaty. O. I co my tutaj mamy? Schowam miecz, bo nie jest mi chwilowo potrzebny. Możemy troszeczkę silnik od tego pojazdu, który stoi nam na drodze. O, właśnie. Podniszczyć. Tutaj mamy część pierwszą. Znajdźka ukryta, która specjalnie nie była ukryta przed nami, no ale... Ale zawsze. Te części, resztki pojazdu możemy oczywiście zniszczyć sobie. Pozbierać monety. Tutaj mamy kolejnego droida. Jakieś zwierzęta biegają. Ach, przeszkadzają mi. Oj, przerywnik filmowy. I odblokowaliśmy kolejnego towarzysza. Jest nim Jar Jar Binks. Jeżeli ktoś z was oglądał Star Wars, słyszał cokolwiek, pewnie kojarzy taką postać. Jego umiejętnością specjalną, taką jak każda postać w świecie LEGO posiada, typu broń, czy umiejętność, czy po prostu niski wzrost, żeby przejść w trudno dostępne miejsca, jego umiejętnością jest wysoki skok. To już by nam się przydało w pierwszym poziomie. Ale teraz myślę, że też nam się przyda. Możemy się w niego zmienić. Zobaczcie, jaki wysoki skok. Nie posiada on natomiast żadnej broni. Nawet nie potrafi chyba za bardzo walczyć. Czy mogę? Chyba nie mogę. Więc ruszajmy dalej. Okej, tutaj będziemy musieli to zniszczyć. Znaczy, używając mocy. Stworzymy sobie platformę. Jar Jar oczywiście nas prowadzi. I co my teraz mamy? Musimy się zmienić w Jar Jara, aby ta platforma się obniżyła, żeby nasi towarzysze mogli przejść. Natomiast teraz użyjemy mocy Obi-Wana. To jest Obi-Wan, tak? Tak, chyba tak. Raczej tak. Już troszkę mi brakuje tych napisów nazw postaci. Jednak by się przydały czasami. Z przeciwnikami jest tak, że oni zawsze strzelają w postać, którą jesteśmy my w danym momencie. Tak więc zawsze będą celować we mnie, a nie w jakiegoś z moich towarzyszy, no chyba że jestem za daleko, a towarzysz jest bliżej. O, zbierzemy sobie część. To już druga.
Nie zdołałem się obronić, ale straciłem tylko jedno serduszko. Tak więc nie jest to jakaś ogromna strata. To sobie tutaj poskładamy i jak widzicie od razu możemy zebrać trzecią część pojazdu. I muzyka się zmieniła, to znaczy, że coś się dzieje. To jest kolejny raz wejście dla postaci niskich. Niestety nie mamy tej postaci aktualnie, żeby użyć jej umiejętności i przedostać się w jakieś miejsce. Tak więc musimy sobie to ominąć. Przeciwników oczywiście coraz więcej, ja spróbuję zdobyć serce i mamy całe zdrowie teraz. To mogę tutaj dobudować i Jar Jar może na to wskoczyć. I zdobywamy niebieską monetę. Wolę być tą postacią, ma zielony miecz, a zielony to mój ulubiony kolor. I spróbujmy właśnie zniszczyć ten pojazd. I co przed nami? Co my tutaj mamy? Troszeczkę monet. Tutaj, o proszę, komputer nas podwyższy. On oczywiście nie działa w każdym przypadku, tak jak na przykład mógł to zrobić w pierwszym poziomie. Mogliśmy zostać przeniesieni. Mógł nas w pewien sposób podnieść i byśmy zdobyli coś. Ale tego nie zrobił. To też chodzi o to, że wiele rzeczy w świecie LEGO zbiera się grając z towarzyszami, z innymi graczami. Na przykład na padzie, albo ustawić na klawiaturze dla drugiej osoby ustawienia. Mamy droidy, się z nimi rozprawimy. No i tak, odcinki będą trwały około 15 minut, bo gdzieś około tyle minut trwa poziom, tych belek nie zniszczę. Więc tak będziemy sobie grywać. W zależności od sytuacji, może od czasu do czasu będzie grał ze mną jakiś towarzysz. Zobaczymy. Wtedy odcinki są o wiele ciekawsze, postaram się o to zadbać. I możemy iść dalej, mamy 30 tysięcy monet. Aby zdobyć miano prawdziwego Jedi, już nam dużo nie zostało. Możemy tutaj poskładać ten w pewien sposób totem, czy cokolwiek to jest. Ale najpierw muszę się z nimi rozprawić, bo nie dadzą mi spokoju. Okej, i jeszcze głowa. I otrzymaliśmy nagrodę w postaci minikitu, czy tej znajdźki. Dobra, postaram się zdobyć, bo to chyba już gdzieś niedaleko do końca poziomu. Staram się jeszcze trochę pozbierać. A, i tak, każda śmierć naszej postaci zniża nam... Wysypujemy z siebie monety. Czyli obniża nam to pasek, tak? True Jedi, prawdziwego Jedi. Tak więc postaram się nigdy nie umierać i wam też, jeżeli macie zamiar zagrać albo gracie, to też doradzałbym uważać na wasze życie, żeby po prostu tego wszystkiego nie stracić, bo czasami jest tak, że mamy po prostu na styku zbierane monet i nagle nasza postać umiera. I akurat nam zabraknie, powiedzmy, koło 1000 monet. No to... O właśnie, zaraz mogę wam pokazać, jak wygląda śmierć. O ile nie będę ostrożny. Okej, jeszcze chwilę, jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę. Dobra, tutaj też są monety. Dobra, tam jest moneta o wartości 1000. Oj, niedobrze. Widzicie, wysypałem się z monet i troszeczkę sporo ich straciłem, ale tak będziemy mieli, myślę. Jest. To możemy ruszać dalej. Okej, odblokowaliśmy nowe postaci, Jar Jar Binks.
Przypomniało mi się, jak się nazywa postać obok Obi-Wana. To był Qui-Gon. Moja ulubiona postać z pierwszego epizodu. Był on bardzo fajnym mistrzem. Odblokowaliśmy drugą część do pojazdu dzięki mianie prawdziwego Jedi. Łącznie mamy już 68 tysięcy. I zebraliśmy 5 części. Wracajmy do kantyny. Tak więc, teraz niestety Qui-Gona nie mamy do dyspozycji, bo skończyliśmy poziom z Jar Jarem. Różnie to bywa, ale Qui-Gon sobie... O, proszę, chodzi po kantynie, ja sobie go wybiorę. I sprawdźmy, co nowego w sklepie. Tutaj nic nie widzę ciekawego, żeby można było zakupić. Nic nie odblokowaliśmy. To też zostawimy te monety na przyszłość. Może mogą nam się przydać. No i to by było na tyle. Koniec drugiego odcinka. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Proszę też w komentarzach, abyście pisali, jak nowy mikrofon się sprawuje. No i tyle z mojej strony. Do zobaczenia.